Dobra, co my tu mamy? Poza dwiema oddzielnymi drogami? W ogóle jakie źle stoję z żyćkiem. To jest chyba git. Dobra. Jest lepiej. Tak dla pewności. Coś jeszcze mi powiesz? Nie. Ty już ze mną nie rozmawiasz chwilowo. Przepraszam, Demetria, no. Czy my tu coś mamy? Nie wygląda. Ale pewnie zaraz się okaże. O, oba to wejścia. Że trzeba będzie się rozdzielić. Wejście jest w tę stronę. Ale dlaczego miałabyś wychodzić? No nie wiem. Zamrażarka może zamrozić lody. Czy domek z klocków może zamrozić zabawki? Z tyłu jest coś napisane, więc odwracasz kartkę i zauważasz, że pismo z tej strony wygląda inaczej. Misia zawsze miała przy sobie parę kredek. Cały czas nimi rysowała. Nic dziwnego, że nosiła ubranko wyglądające jak miś. Każdy z jej rysunków przedstawiał misia. Te pluszowe misie zawsze nosiły kolorowe, okrągłe guziczki. Misia powiedziała, że te guziczki wyglądają jak cukierki. Oraz, że bardzo pasowałoby misiom, przez co je lubiła. Jeśli tylko istniałyby specjalne pudełka na klocki i zabawki. Istnieją, nie ma za co. Misia zawsze mi to powtarzała, ale nigdy tego nie rozumiałam. Bardzo podobają mi się tajemnicze, starożytne, potworne, demoniczne ośmiornice. Wuwu? Ciąg dalszy nastąpi. Ooo. Okej. Czy to będzie to samo? Tak. No to teraz, koleżanko, lewo czy prawo? W sumie jolo. Endometria? Jesteś. Już myślałam, że magicznie zniknęła. Zaraz się okaże, że... A nie! Czyli to będą dwa różne pomieszczenia. Wyczuwam motyw na zasadzie... Dopasuj pokoje, czy coś? Okej. A to? Oczywiście, że tak. Wyjście z pudełka prowadzi do kolejnych pudełek. Droga prowadzi do coraz to głębszych i głębszych zakamarków. Ostrożnie, nie zgub się. Ci powiem, że my już się zgubiliśmy. Czy to jest dosłownie pudełko z zabawkami? Robot konserwacyjny. Rura transportowa w pełni sprawna. Zero oznak przecieków. Do twojej wiadomości, ostatnia konserwacja odbyła się wieki temu. Te rury się starzeją. Zauważasz czyjeś pismo na odwrocie notatki. Rozczarowujesz mnie, tak łatwo jest ci się zgubić. Jak tak dalej pójdzie, to się nigdy nie spotkamy. Od kogo są te notatki? Czy to w ogóle było do mnie, czy... Kaczucha? Kaczucha nie jest rozmowna. Okej, tylko to dalej nie wyjaśnia mi tego, co tutaj robimy. Do tego nie dosięgnę. Nessa! Czy chciałabyś mi coś powiedzieć? Tak? O, a co takiego? Czemu się nie odzywasz? Dobrze więc, zagrajmy w grę. Cisza na morzu, wicher wieje. Kto się odezwie, ten z bałwanieje. Okej, od teraz się nie odzywam. Naprawdę? No dobra. Cisza się docenia, nie? A druga strona? W ogóle szukamy kolejnego pudełeczka? Ep, ep. Tu coś jest. Hej. No. I ten pokój... Jest podobny, ale inny. I tam jest strzałeczka. Okej, tak, ty chcesz małego pierniczka. A jakże?
Kłębek bawełny. Wygląda na ślad po przeniesieniu czegoś. To ciekawe. Kolejny? Tak. Te same opisy. Oho. To jest WW? W końcu ktoś tu przyszedł. He? Dwa nowe dzieciaki. Czemu tak się patrzycie na moją głowę? Ach, ja? A to dlatego, że twoja głowa wygląda dynamicznie. A, rozumiem, o co ci chodzi. Wybacz, nie miałem zamiaru was wystraszyć. Nie mam pojęcia, co się ze mną stało. Zgaduję, że ta mała istotka, która mnie tu przyprowadziła, może to wiedzieć. Odkąd moje ciało się urwało? To leży ono w pokoju po lewej stronie. No właśnie. Pójdźmy w logikę. Jak ty żyjesz, misiu? No jasne, że tak. Żaden człowiek tego nie przeżyje. Dobrze jest szukać wiedzy, ale trochę się hamuj. Mogłabym spytać, czy nie widziałeś może małego pielniczka? Pomógłby on nam w teleportacji. Może moglibyśmy razem stąd wyjść? Nie chcę się stąd ruszać. Czekam na kogoś. No ale to prawda, że zjadłem jakiegoś piernika. Powinien on nadal być w mojej głowie. Dość dziwne użycie słów. Mógłbyś proszę oddać nam tego pierniczka? Mógłbym, ale... Od tak dawna nie spotkałem nikogo, z kim mógłbym porozmawiać. Czy mogłybyście pomóc mi w odnalezieniu pewnego cukierka? Wszystkie zabawki stąd przeprowadziły się do pokoju na prawo i zostałem tu sam. Tak bardzo chciałbym poznać smak tego cukierka. Reszta zabawek powinna wiedzieć, gdzie jest ten cukierek. Jeśli pomożecie mi odnaleźć cukierek, dodam wam tego pierniczka. Co wy na to? Do usług. Lub utknęłyśmy w tej konwersacji na zawsze. Przeszukajmy jeszcze raz pokój po prawej. I się odezwałaś. Tak? No dobra. Pierw sprawdźmy. Kolejny? A jakże? To są... kłębki od niego? Coś takiego? Dobra. Czyli to dosłownie będzie podróż przez pudełka. Przynajmniej w tym rozdziale. Potrzebuję pierniczka. W zamian za cukierka. Dobra. Który śmieszek ma? No cześć. Puk puk? Czy to ta podkradająca jedzenie ośmiornica? Nie, my. A może przechadzający się fotografowie? Albo ten typ, który zapukał do pociągu, po czym sobie uciekł. My tylko spacerujemy. I'm passing demon, you know. Co? Gość mi na spacerze? Och, niefortunnymi wędrowcami. W takim razie w porządku. Co wy tu robicie? Oddawaj cukierka. Czy wiesz, gdzie jest cukierek? Jaki cukierek? A, były tu kiedyś cukierki. Praktycznie wszystkie z nich zostały już zjedzone. Może jakiś został po lewej stronie. Odkąd się tu przyprowadziłem, to dni zaczęły się ze sobą zlewać. Prawie zapomniałem, co się tam wydarzyło. Oba pokoje są swoimi lustrzanymi odbiciami. Za dużo to na moją głowę. Pamiętam, że kiedy tam byłem, to jeśli ruszyłbym się trzy kafelki w prawo i następnie w dół, znalazłbym cukierka. Okej. Okay. Czekaj, trzy kafelki w prawo i w dół. Tam, gdzie byłeś. Ale w lustrzanym odbiciu. Czyli tak, byłeś w miejscu... Dobra, zróbmy to tak... od ściany. Cztery kafelki. I na szóstym jesteś. Od ściany. Mam pomysła. Chodź. Mam wizję.
Skoro... Ale fajnie, że to nie jest znowu ten sam motyw na zasadzie uporządkuj pokój. Tylko tak. Skoro to lustrzane odbicia. Zakładam, że jeden z tych kłębków... Gdzieś tu. To może być to. Raz, dwa, trzy, po czwartym. Mhm. Mamy to? Znalazłeś coś? To wygląda jak cukierek. Chodźmy go dać temu miśkowi. No i bajka. Misiula, tylko nie żryj mnie. Olbrzymi miśku, znalazłyśmy tego cukierka. Wow, to on! Dajcie mi chwilę. Wciąż mam go w mojej głowie. Proszę, mały pierniczek w pełni dla was. Dziękuję. W takim razie wezmę sobie tego cukierka. Ten cukierek. Nie smakuje on tak, jak sobie wyobrażałem. Dlaczego? Już pamiętam. Ale dlaczego? Jak to się stało? Dlaczego się wydarzyło? Co mu się właśnie stało? I... Skąd to wszystko zaczęło się tu pojawiać? Nessa, zaczekaj. Mam co do tego złe przeczucia. No i... Nie ma już wyjścia. Jezu! Dlaczego moja intuicja nie mogła się mylić? Przynajmniej mamy tego piernika. Znowu zostaniemy połknięte. Spadamy. Wcale nie jest lepiej. O, wybacz. Myślałam, że jesteśmy w innym miejscu. Tutejsze kolory przypominają mi o pewnych okropnych doświadczeniach. Okej. Wracając... Dlaczego to miejsce tak wygląda? Czy też czujesz, jakby narastało w tobie pewne uczucie? Nie rodzi się ono w tobie, ale jest takie... Jakby otaczało cię z każdej strony. Niczym pewien strach. Nic nie czujesz. Dlaczego ja nic nie czuję? Rozglądasz się po czerni i bieli, jaka cię otacza. Jak najciężej, próbując wyszukać w niej coś okropnego, by się wystraszyć. Skupiasz swoją uwagę na tym, co odczuwasz w swojej głowie i sercu. Nie czujesz dosłownie niczego. Może jesteś po prostu bardzo dzielnym dzieckiem. Nessa? Czy coś się stało? Nagle przestałaś się ruszać. Nie czuję się za dobrze. Widzisz tamtą tablicę? Angielskie słowa. Myślisz, że odpowiedź może też być po angielsku? Po kolei. Fajne, tak, tak. Nie no, to jest sztuka taka, że... Jak się patrzy? Stos czarnych ołówków. Ledwo co możesz je dojrzeć. Mimo, że twoje włosy są narysowane ołówkiem, to masz nadzieję, że nie było to żaden z tych. Ale to? No to nie reaguj... O, w końcu. Coś tu się psuje? Rozpacz. Z tyłu jest coś napisane, więc odwracasz kartkę i zauważasz, że pismo z tej strony wygląda inaczej. Od zawsze miałam przeczucie, że pudełka teleportacyjne wysyłają nas w coraz to głębsze miejsca. Im głębiej, tym więcej wyrosło tu abnormalii. Misia dziwnie się ostatnio zachowywała. Nawet misie, jakie zawsze rysowała, wyglądały niepokojąco. Misia powiedziała, widzę bardzo dziwne rzeczy. Czy to dlatego, że moje oczy są zepsute? Czy powinnam wydłubać zepsute oczka ołówkami? Zaczęłam się bać jej słów. Dorośli ostrzegali mnie, że jeśli dusza zacznie ulegać korupcji, to szaleństwo zacznie być bardzo widoczne. Powinnam przestać o tym myśleć. Zostań tu i nigdzie się nie ruszaj.
Znajdę dla ciebie parę cukierków, powiedziałam Misi, martwiąc się o nią. Gdyby tylko goście mogli podążyć tymi ścieżkami co ja, byłabym wtedy w stanie zabrać Misię ze sobą. Ciąg dalszy nastąpi. To było niepokojące. Let me go? Dobrze widzę? Myślałam, że coś mogę z tym zrobić. Kolor tej emocji. Czarny? Spróbujmy. Ajaj. Widziałaś to? Nic nie powiesz. To jest niepokojące. To jest rączka. Wchodzimy w szaleństwo. Lalkowata ręka pod kroplówką. W jej pompie infuzyjnej nie ma żadnego płynu, za to jest bawełna. Mam nadzieję, że to nie jest prawdziwa ręka. Cała lalka jest wymalowana kredkami. Z rany, z której wyletuje bawełna, jakimś cudem wyrastają materiałowe kwiatki. To jest ten poziom psychodeli. Czy to jest... Czy to na stówie jest jakaś symbolika? I mam nadzieję, że gra nam to wyjaśni. O, tu jest przejście. Nie byłam pewna na początku, czego się spodziewać po tej historii, no ale... Idziemy w ciekawym kierunku. W tym pudełku są dwie okrągłe rzeczy. Masz nadzieję, że nie są one tym organem, o jakim myślisz? Też mam nadzieję, że to nie były oczy. Nessa, nie wydaje ci się, że tutejsze kolory robią się jaśniejsze? Czuję dziwne uczucie zakradające się do mojego serca. Bardzo ciepłe uczucie. Ale zarazem okropnie odrażające. Dobrze, tylko dlaczego ona czuje, a my nie? Niepotrzebne części. Jej! Zobaczymy. Kolor tej emocji. Zobaczmy na to. Złoty? A może różowy? Chodźmy dalej. Ty dalej nic nie mówisz. I tak robi się jaśniej. To dalej jest niepokojące, mimo tych kolorów. I tak, my też nabraliśmy kolorów. Aha. Jej! Cóż za twórcze rysunki. Ale teraz pytanie, kto jest tak naprawdę bohaterem? Czy to jest jak próba odzyskania wspomnień? Czy dotyczy kogoś, kto stworzył ten świat? Teraz pewnie będzie żółty albo złoty. O! Nasze ulubione pudełko. Powiesz nam coś innego? Nie! Ty dalej chcesz pierniczkę. I teraz będzie żółty. Mm-mm.
Czyli przeszliśmy od smutku do radości, można tak powiedzieć. Czy dostanę pierniczka? Dzień dobry. Tak po prostu wyjdę? Dalej nic nie mówisz. Jedz. Okej. W końcu się stamtąd wydostałyśmy. Czułam się strasznie dziwnie, gdy te uczucia nawiedzały mój umysł. Może ty nic nie czułaś. Tylko w jaki sposób wróciłyśmy do początku? Nessa, widzisz? Nadciąga kolejna angielska zagadka. Wygląda na to, że uratować może nas jedynie znajomość języków. Jej. Dobrze. P. Dobra. Interesujące. Czyli to jest krzyżówka. Co my tu mamy? Pamiętasz, że jedną z odpowiedzi... czyli robimy sobie z tego... Dobra, wszystko jasne. Robimy to tak. Pink, czyli tutaj będzie black i najdłuższy to jest yellow. N. N-O. Noe? Sprawdźmy to. Zaraz. Nie. Odwracaj się. Biegnij. O, chyba... Gdzie? A to tak się nie odwraca. Ryba, ja nie wiem, gdzie biegniemy. Oho. Dobra. Wracimy. Uff! To coś... Już nas nie goni, prawda? Nie, nadal się boję. Nessa, chodźmy trochę dalej. Co jeśli to coś nas dalej goni? Nieważne, stop! Co robimy? To wygląda obiecująco. Totalnie, nie? Czy my wróciłyśmy do punktu wyjścia? Mam co do tego złe przeczucia. Narzekasz. Zaraz. Jakby to zrobić? One wszystkie prowadzą do wyjścia. Co my tu mamy? Tu musi być jakiś klucz tym. Tylko jeszcze nie wiem jaki. Co robisz? Czy to powinny tak chodzić? Nie, nie ma stąd ucieczki. Każdy znak wyjścia prowadzi do tego samego miejsca. Co się właśnie stało?
Nessa, spójrz. Spójrz na litery na znakach. Pamiętam, że było tam napisane exit, prawda? A teraz? Nessa, też masz wrażenie, jakby światło robiło się coraz słabsze? Nie wiem. Coś da? Nie da. Czekaj, wow, my słabo stoimy. Coś przegapiłam, prawda? Właśnie nas coś ciągnęło. Rozdzieliło nas? A nie, jestem młodeczką. Ha? Nadal mam ręce, a nogi? Też na swoim miejscu. Jeszcze nie połamana. Gdzie jest Nessa? No, jakby ci to powiedzieć. Jestem przy tobie. Nessa? Gdzie jesteś? Na twojej głowie. Ła? Jak ty? A, tak. Jesteś w końcu papierową łódeczką. Już w konfettię? Co to jest za odmiana? W konfetti się wystraszyłam. Myślałam, że nas rozdzielono. Tak czy inaczej, lepiej się stąd ruszmy. Ten świat się rozpada. Potwór? Nie wygląda. Powinniśmy trzymać się blisko siebie. Może być niebezpiecznie, jeśli to coś nas zauważy. Naprawdę? Co my tu mamy? Dobra. To tak działa. Czekaj, poczytamy tu. Notatka z klockowego labiryntu. Okej, to jest kodzik. Fajnie. No, cześć. Co tu by kupić? Dobra. Sklep z deserami, a jakże... Bogata zawartość emocji. Zobaczmy, jak ona się... Cześć! Nie zwracaj na mnie uwagi. Teraz pytanie, w którą stronę? Czy to jest labirynt? Co my tu mamy? Bileciki. Powiedzmy, że warto było. Więcej was matka nie miała. Zaraz. Kółko, kwadrat, trójkąt. Pomyśl kółko. Spróbuję przejść i ją wyprzedzić, jak tu będzie. Ała! Spadamy. To... Nie. Dobra. Kwadrat.
to dobrze? Tak. Może dla pewności podbijemy to choć trochę? Buzia? Buzię widzę. Tylko tu jest ślepy zaułek. Gdzie ja mam dalej iść? Prosto. Nie. Spadaj. Dobra. Nie wiem, gdzie zmierzam. Kąt. Dobra. Tędy nie przejdę. Ale tu jest droga. Okej, teraz mamy trochę zręcznościówki. Fajnie. Wyjście. Ale nie chcesz wychodzić. Nie odwracaj się, powiadasz, no? Zobaczmy. Ty mi bossa zaraz dasz? Nie wygląda. Już nigdy w życiu nie chcę widzieć tych 4 liter. Może poszukajmy innej drogi. I co mamy teraz zrobić? To wyjście wygląda zbyt podejrzanie. Lepiej się najpierw rozejrzyjmy.